Jeżeli miałbym wybrać jedną rzecz, która sprawia, że jakkolwiek optymistycznie patrzę na historię, która będzie się znajdowała w World of Warcraft Dragonflight, to niewątpliwie byłby to wątek Salandrii, o którym Blizzard o dziwo pamiętał. Pomimo tego, że Salandria po raz pierwszy pojawiła się przy okazji The Burning Crusade, czyli naprawdę szmat czasu temu. No dobrze, ale kim jest Salandria tak w ogóle? Podejrzewam, że ci, którzy regularnie oglądają mój kanał, już zapewne słyszeli to imię, gdyż przy okazji poprzedniego filmiku, gdzie po prostu ogólnikowo opowiadałem o tym, co w Dragonflight ma się pojawić w historii, wspomniałem także o Salandrii, czyli tajemniczej Blood Elfce, która w sumie teraz przy okazji odku Shadowlands również swoje 5 minut dostanie. Ale po kolei. W czasach The Burning Crusade po raz pierwszy mieliśmy okazję wykonać pewne questy związane z eventem Children's Week. Jest to event, który z tego co pamiętam ma miejsce na początku czerwca i wtedy my jako bohaterowie Azeroth możemy przygarnąć na jeden dzień jakieś dziecko z sierocińca. Dostajemy wtedy szereg questów, który polega na tym, by to dziecko oprowadzić po świecie, pokazać różne ciekawe miejsca, zabrać na Battlegroundy i pozwolić, by patrzyło na śmierć milionów osób. No wiecie, takie normalne dziecięce rzeczy. No i tutaj w zasadzie mógłbym postawić kropkę, no bo kogo interesują questy z jakichś tam eventów, które w większości przypadków nawet nie do końca są kanoniczne, a raczej są tak półkanoniczne, że niby to się dzieje w uniwersum Warcrafta, rzeczywiście oni mają takie święta i nawet do niektórych z tych eventów jest jakieś lore wymyślone, ale zazwyczaj Blizzard nie ruszał tego od zamierzchłych czasów i jak już raz dodali tego typu historię do eventu, to raczej nie rozwijali jej wraz z kolejnymi latami. No ale chyba inaczej miało być z Salandrią, gdyż była to sierota, którą mogliśmy podobnie jak inne sieroty wziąć ze sobą na misję, ale akurat ta sierotka otrzymywała pewne specjalne traktowanie. Salandria, gdyż tak tej sierocie było na imię, w momencie, gdy wkroczyła z nami do Caverns of Time, czyli jednej z lokacji, którą po prostu chcieliśmy dzieciakowi pokazać, dostaje specjalny dialog z pewnym brązowym smokiem, który tam się znajduje. Brązowe smoki w uniwersum Warcrafta to strażnicy czasu, co oznacza, że wiedzą, jaka jest przyszłość i pilnują, by nikt tej przyszłości nie naruszył. Dlatego w momencie, jak brązowy smok zobaczył Salandrię w postaci dziecka w swoim leżu, to od razu chciał ją zaatakować, ale został powstrzymany przez swego przełożonego, czyli wyższą rangą brązowego smoka, który wytłumaczył mu, że nie można Salandrii na ten moment karać za to, co dopiero zrobi w przyszłości lub czego nie uda jej się zrobić. Brzmiało dziwnie, prawda? No i już wtedy ludzie zaczęli spekulować, że hola hola, o co tu chodzi? Czy Blizzard sobie po prostu takiego easter egga zrobił? Czy może to zostanie jakkolwiek wykorzystane w lore? Pójdziemy o krok dalej, bo też podczas tego questa możemy dać Salandrii zabawkę i tą zabawką jest wtedy malutki smok. I gdy otrzyma tego smoka, to mówi, że pewnego dnia będzie miała swojego własnego, prawdziwego smoka. Podejrzane znów, prawda? I po raz kolejny tutaj moglibyśmy postawić kropkę, gdyby nie to, że w Wrath of the Lich King także o Salandrii mieliśmy malutką wzmiankę. W Wrath of the Lich King w Dalaranie znajduje się pewna studnia. W tej studni możemy łowić ryby. I za sprawą tego łowienia czasem wyławiamy monety, które jakieś inne znane persony do tej studni wrzucały z myślą o jakimś marzeniu. Możemy wyłowić na przykład monetę Antonidasa, Keltasa, Ronina, ale także i Salandrii. I opis monety Salandrii jako przedmiotu w ekwipunku brzmi: pewnego dnia będę potężniejsza niż wszyscy ci magowie. No i tutaj przez długi czas w zasadzie dalej nic nie mamy. Przez kolejne dodatki, Cataclysm, Mist of Pandaria, Wrath of the Lich King, BFA, Legion i tak dalej, nie wiemy o Salandrii nic. Sam event nie rozwija dalej jej historii, nie pojawiają się żadne kolejne easter eggi, hinty. No i wszyscy słusznie założyli, że pewnie Blizzard zapomniał już, jak to ma w zwyczaju, że ktoś taki w historii istniał, że fajnie byłoby z nim zrobić chociaż jeden questik. Lecz gdy wykonujemy questy dla Salandrii podczas tego Children's Week z czasów The Burning Crusade, to jej ostatnią prośbą jest, byśmy zabrali ją do Silvermoon przed oblicze krwawych rycerzy, gdyż poczuła, że chciałaby być jednym z nich. Gdy to zrobimy, to jakiś czas po wykonaniu tego questa dostaniemy od Salandrii maila na naszą skrzynkę pocztową w WoWie, w którym opisuje, jak bardzo jest nam wdzięczna, gdyż udało jej się dostać na kursy u samej Lady Liadrin.
No i przy okazji dodatku Shadowlands wpatrzył 9.2.5, który jeszcze nie wyszedł, ale już dało się z PTR-a wyciągnąć to, co tam w tym patchu znajdować się będzie. Dostajemy zadanie, ale tylko jako krwawy elf, by udać się do Silvermoon i wziąć udział w naradzie. Z narady wynika, że w Ghostlands zbierają się nieumarli, że ktoś znów zaczął tymi nieumarłymi przewodzić, no i trzeba będzie go powstrzymać. A najlepszym sposobem na powstrzymanie tego zagrożenia będzie wykorzystanie chociażby paladynów, którzy wciąż się trenują, bo Silvermoon no, nie ma zbyt dużych sił, a nie może pozwolić sobie na czekanie na wsparcie ze strony Hordy. I wtedy obok Lady Liadrin pojawia się właśnie już prawie że dorosła Salandria, która jest gotowa do akcji, no i nie może się doczekać, aż w końcu skopie kilka tyłków. Ta sama Salandria, która wcześniej była dzieciakiem w czasach Tebeca. Ta sama Salandria, która marzyła o tym być potężniejsza niż wszyscy magowie. Salandria, która marzyła o tym, by mieć pewnego dnia własnego smoka. Salandria, która jak już wiemy za sprawą wywiadów, pojawi się także w Dragonflight, gdzie jednym z głównych featureów będzie Dragon Riding. Sam quest w 9.2.5 nie wnosi za dużo do historii Salandrii, poza tym, że hintuje nam, że Salandria w zasadzie jest już prawie dorosła, istnieje, pomaga w obronie Silvermoon, no i nie jest już tym dzieciaczkiem, którego znaliśmy. Blizzard zapowiedział, że Salandria także pojawi się właśnie w World of Warcraft Dragonflight i tutaj pytanie, co takiego Salandria będzie tam robić? Możliwości jest naprawdę mnóstwo. Osobiście uważam, że Salandria może być przyczyną, dla której Nozdormu zamieni się w Murozonda. To jeszcze inna historia, która mówi o tym, że Nozdormu w pewnym momencie musi zamienić się w smoka nieskończoności, w przywódcę smoków nieskończoności, czyli smoków, które chcą zmieniać wydarzenia w historii świata. Wiemy, że coś popchnie Nozdormu do takiego szaleństwa, coś go spaczy, i nie zdziwiłbym się, gdyby Salandria miała w tym swój udział, gdyby przy okazji levelowania w krainie, która będzie związana właśnie z historią smoków brązowych, Salandria odwaliła coś, co nie do końca będzie na rękę brązowym smokom. Druga sprawa jest taka, że Salandria, moim zdaniem, idealnie nadawałaby się na jakiegoś villaina, w sensie, jeżeli byśmy przy okazji Dragonflight poznawali ją, pomagali jej eksplorować wyspy i byśmy obserwowali, jak coraz to bardziej i bardziej popada w jakieś dziwne szaleństwo związane z tym, że chce być coraz to potężniejsza, to fajnie byłoby z niej zrobić jakiegoś przeciwnika, czy to na dungeonie, czy rajdzie. Kto wie, może Salandria jest właśnie tego typu postacią, może dzięki Dragonflight Blizzard w końcu zacznie przedstawiać nam jakieś nowe historie. Nie będzie korzystał tylko z tego, co miał wcześniej już dostępne, ale sam stworzy ciekawe postacie, które zostaną wykreowane w zasadzie od początku do końca przez nowy lore team. Kto wie, może za kilka lat będziemy mówić, że Salandria jest nowym Arthasem uniwersum Warcrafta i na wzmiankę o Salandrii wszyscy będą mówić: a Warcraft. To jest jak najbardziej możliwe, ale oczywiście trzeba to dobrze zrealizować. A jak wiemy, Blizzard jest mistrzem w rozczarowywaniu. Osobiście trzymam kciuki, bo wątek wydaje się mega ciekawy. Moim zdaniem fajnie by było, gdyby ten wątek nie zamknął się w samych Dragonflightach, a raczej był kontynuowany dalej. Chciałbym zobaczyć przemianę Salandrii ze zwyczajnej nastolatki krwawego rycerza w wielką wojowniczkę, slash maginię, priestkę i nie wiadomo kogo jeszcze, która koniec końców staje się naszym wrogiem. Bo w ten sposób mielibyśmy przeciwnika, którego dosłownie sami sobie wychowaliśmy. A to brzmi naprawdę fajnie. Inną możliwością jest to, że to Salandria okaże się last bossem całego dodatku Dragonflight i ogromnym zagrożeniem dla wszystkich smoków, ale to brzmi trochę już naciąganie i wolałbym, żeby jednak w tę stronę nie poleźli. No ale napiszcie w komentarzach, co wy o tym wszystkim sądzicie. Czy uważacie, że Salandria będzie miała większą, czy raczej mniejszą rolę w dodatku Dragonflight? Czy podoba wam się fakt, że Blizzard pamiętał o tej postaci, czy jednak uważacie, że niestety, ale jedyne co z nią zrobią, to ją popsują, jak mają zresztą w zwyczaju? Koniecznie napiszcie wasze opinie w komentarzach poniżej, ja chętnie to przeczytam, a na ten moment trzymajcie ciepło. No i cześć!